nie wierzyłam, że ja będę jedną z tych kobiet, które poronią, które stracą dziecko. To są takie sumy 10, 20, 30, 50, 70 tysięcy. To jest okropne. To jest po prostu fatalne, że ja nie mogę mieć kolejnego dziecka. Karolina, powiedz mi na początek, jak u ciebie z pamięcią? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. No to zakładam, że świetnie pamiętasz moment, w którym dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Na sam początek takie pytanie. Ja się będę wzruszać. Jestem, no tak, ładnie pomalowana. No pytam o to, bo to no musiał być szczególny moment. Tak. To jest moment, którego się nigdy nie zapomina. 13 listopada 2017 rok. Godzina 15, bardzo dobrą pamięć, łącznie jeżeli o to godziną. Chodzi, łącznie z godziną, bo od samego rana czekałam na wynik beta-HCG. Robiliśmy po 10 dniach od transferu mrożonego. To jest wynik, który już jest dla ciebie informacją, tak. Czy jest ciąża, czy nie. Tak, to jest wynik, który na 100% potwierdza, czy ta ciąża jest, czy nie. Potem oczywiście co drugi dzień sprawdza się, czy ten wynik się podwaja, ponieważ musi być przyrost odpowiedni beta-HCG. Natomiast test ciążowy nie jest aż tak dokładny, jak to badanie krwi. Więc ja z samego rana pojechałam do kliniki. Mój mąż akurat był w delegacji, więc byłam sama. Dziewczyny pobrały mi krew i powiedziałam, żeby do mnie zadzwoniły. Ja tyle razy sprawdzałam już wyniki beta-HCG, które były bardzo niskie, które świadczyły o tym, że nie ma ciąży. Że poprosiłam je właśnie, okej, pierwszy transfer, zadzwonicie do mnie. Czyli czekałaś na telefon? Tak, czekałam na telefon. Oczywiście nie doczekałam tego telefonu, ponieważ sama nie potrafiłam wytrzymać. Siedziałam, pamiętam wtedy, na kanapie w salonie. Kot siedział obok mnie, Tundra nasza, spała dokładniej. I ja non-stop odświeżałam na komputerze F5, żeby zobaczyć ten wynik. I w momencie, kiedy zobaczyłam wynik beta-HCG, 173 też. Nigdy tego nie zapomnę. Pamiętasz nawet wynik? Tak, no tak, oczywiście, że tak. Tego się nie zapomina. Tego się naprawdę nie zapomina. I pamiętam właśnie, że tak jak ja krzyczałam, tak jak wrzeszczałam, tak jak płakałam, kot się obudził, przestraszył się, uciekł, no bo nie wiedział, co się dzieje. I ja do kota w ogóle płacząc, stała, byłam w ogóle w łzach, krzyczałam właśnie, że jesteśmy w ciąży, że ja, Tunderku, jestem w ciąży. Natomiast tego się nie da opisać. To jest... Z jednej strony to była tak eksplozja radości, a z drugiej strony to był taki ogromny ciężar, który ze mnie spadł w tym momencie, że się udało, że mogę odetchnąć, że mogę po raz pierwszy w życiu poczuć, jak to jest raz, a dwa, po tych wszystkich latach, po tych wszystkich procedurach, po tym, co przeszłam fizycznie i psychicznie, że mogę odetchnąć, że to się wydarzyło. Dzieliłaś się tą informacją, czy zachowałaś dla siebie? Plan był taki, bo to był 13 listopada. Mówię sobie, okej, na święta powiem rodzicom, teść, znajomym, wiadomo, jakby zrobię takie show. Natomiast... Ponad miesiąc trzeba poczekać. Absolutnie nie. Chwilę później napisałam do naszej pani doktor, napisałam SMS-a, jeszcze nie dzwoniłam do męża. Napisałam SMS-a, że taki mamy wynik beta-HCG i zadałam pytanie, czy możemy się cieszyć. Czekałam oczywiście, jakby wiedziałam, że tak, ponieważ do 5 była norma, a miałam 173, ale widzisz... Wolałaś się upewnić. Dokładnie tak, jakby, żeby nie było. I ona odpisała, że możemy się powoli cieszyć, gratulacje. Jak ja to zobaczyłam, zadzwoniłam od razu do męża, może akurat wtedy prowadził samochód, mówię, że zatrzymaj się, jesteśmy w ciąży, że się udało. No, tego się nie da opisać, to po prostu ja non-stop płakałam, tak ze szczęścia, no nie wiem, no wrzeszczałam, pewnie mnie wszyscy słyszeli, więc było się dla i tak wie, że byłam wtedy właśnie w ciąży. Czyli podsumowując, ucieszyłaś się. Tak, bardzo. A powiedz mi proszę, jak długo wy się staraliście o dziecko, o ciążę? Trudno powiedzieć jak długo, bo w momencie, kiedy poszliśmy na pierwszą randkę z moim mężem, stwierdziliśmy, że chcemy po prostu mieć dziecko. Więc jakby mieliśmy ten cel w głowie. Natomiast przez wiele miesięcy, ponad rok, nawet chyba dłużej, no nic się nie udawało. Tak? W związku z tym poszliśmy do... Czułaś ciśnienie? Czy ja wiem? Nie. Nigdy nie czułam ciśnienia ze strony moich rodziców, znajomych.
chciałam mieć dziecko po prostu, natomiast nie czułam jakiejś takiej presji otoczenia specjalnej. Jak to jest, kiedy człowiek chce mieć dziecko, marzy o nim, no ale nie może tego marzenia zrealizować? Jak to jest, kiedy od znajomych się słyszy, że udało się za pierwszym razem? Jak to jest, kiedy koleżanki pokazują zdjęcia swoich dzieci, choć nikt ich o to nie prosi? Kiedy opowiadają o tym, że mały Kubuś ząbkuje, że mały Adaś powiedział po raz pierwszy słowo mama, tak. A ty nie możesz. Właśnie widać, jak to jest. Trochę. Ciężko. Tak super ciężko. Ja teraz jestem w stanie trochę o tym mówić, tak? Natomiast w momencie, kiedy dowiaduję się, że ktoś jest w ciąży, że jest jakieś kolejne właśnie dziecko. Ja się ogromnie cieszę i to jest ogromna radość, tak? Bo wiem, że dla tych rodziców to jest niesamowite. Natomiast z drugiej strony, nie mając kompletnie nic złego, tak, na myśli, jakby zazdroszczę im tego. Chciałabym być na ich miejscu. Chciałabym po prostu poczuć to. I mając tę świadomość, że to znowu nie ja, człowiek się czuje fatalnie. Ja też byłam już lecząc się, w takim wieku, miałam skończenie 35 lat, gdzie no, większość naszych znajomych już miała dzieci. Niektóre już były takie duże dosyć, tak? I za każdym razem, jak dowiadywałam się, że kolejna koleżanka jest na przykład już w drugiej ciąży, a ja nawet jeszcze nie wiem, jak to jest być w ogóle w ciąży, tak? Ja mam nieudane inseminacje, mam ciągle beta-HCG tak niskie, że to w ogóle nie ma szans na ciążę. I non-stop jest coś, non-stop wychodzi nowy problem. No to jest straszne, po prostu jest straszne. Wy w pewnym momencie zdecydowaliście się na in vitro, ale to też nie jest tak, że człowiek wchodzi z ulicy do kliniki tak. I prosi o takie wspomagane zapłodnienie. No trzeba spełnić pewne warunki. Tak, zdecydowanie. Możesz o tym opowiedzieć? Najważniejsza jest diagnostyka. I to zarówno w kierunku kobiety, jak i mężczyzny. Ponieważ czynnik może być żeński albo może być męski. Tak? Robimy badania podstawowe, robimy też takie... powiedzmy sobie, bardziej szczegółowe badania, na przykład u kobiety to jest badanie drożności jajowodów, u mężczyzn to jest badanie nasienia i jakby po tych wszystkich badaniach, tej całej diagnostyce można na przykład mieć wspomagany cykl, tak, zastrzykami, lekami. I czasem to pomaga. Oczywiście, że tak, dlatego ta diagnostyka jest najważniejszym takim elementem w tym momencie. No, ale u was to było za mało. U nas to było zdecydowanie za mało. Po tej takiej pierwszej fazie diagnostyki, gdzie wszystko okazało się, że jest super, tak? Genialnie. Aha, że wręcz. Wszystko działa. Jest idealnie, jest idealnie, więc drążymy ale dalej. Nie ma efektów. Nie ma efektów. Oczywiście to trwa miesiące. To nie jest tak, że przychodzimy jednego dnia, następnego dnia są wyniki i mówimy, o, to jest ten problem, tak? Nie, to trwa miesiącami, a nawet latami. A więc to jest strasznie długi proces. My mieliśmy inseminację jako taki, powiedzmy, jedna z metod, która może nam pomóc. Po czterech nie udało się. I na czym to polegało? Inseminacja to jest podanie taką cieniutką rureczką, kateterem, nasienia dawcy, nasienia partnera, nasienia męża, tak? I po 10 dniach sprawdzamy beta-HCG, jesteśmy w ciąży albo nie, tak? Natomiast my mieliśmy 4 takie zabiegi, gdzie ta beta w ogóle nie drgnęła praktycznie, tak? Więc wiedziałam, że z naszą panią doktor, że to nie jest ten kierunek, w którym idziemy i to też trwa znowu, tak? To nie jest tak, że dzień po dniu można to zrobić. Yes. Trzeba mieć cyk, stymulację i tak dalej. Natomiast, a czas leci i jak ktoś myśli, że rok to jest długo, to nie. To mamy tylko na przykład 12 cykli w ciągu roku. 11 cykli, gdzie można zajść w ciążę. Czyli lata człowiek zaczyna mierzyć cyklami. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest od cyklu do cyklu, jeżeli jest cykl, w którym jest owulacja, więc to już jest jeszcze coś zupełnie innego. Natomiast w naszym przypadku, w momencie, kiedy mieliśmy te nieudane inseminacje, nasza pani doktor skierowała nas do immunologa. Zrobiliśmy też bardzo szczegółową diagnostykę w tym kierunku i okazało się, że moja niepłodność immunologiczna właśnie to jest to, co nas powstrzymuje przed zajściem w ciążę. A na czym to polega? Bo to chyba rzadkie. Okazuje się, że nie aż tak. Nie aż tak. Wydawało mi się, że jestem jedną na milion. A nie. Natomiast immunologia ma bardzo duży wpływ w ogóle, tak, na nasz organizm. I jeżeli chodzi o akurat niepłodność, w moim przypadku
immunologia i moja odporność organizmu była na tyle duża, że nie mogłam zajść w ciąży, ponieważ mój organizm likwiduje wszystko, co jest obce. I leczenie w tym momencie u nas polegało na tym, że miałam cykle szczepionek z limfocytów męża. Były przygotowywane, miał pobieraną krew. Kilka godzin później była w taki sposób przygotowywana, że miałam w przedramiona wstrzykiwane właśnie limfocyty. Trzy serie bardzo według mnie bolesnych zastrzyków pod skórę. Fatalne to było. I jak to miało zadziałać? Mój organizm miał się przyzwyczaić do mojego męża. Aha. Miał zaakceptować go. Tak, ja go akceptuję oczywiście. Miał zaakceptować właśnie i nie odrzucić w przyszłości naszego zarodka, dziecka, ciąży. Jak dalej wyglądał ten proces? Bo to był sam początek. Tak, tak. Sam początek, który już trwał ponad rok. To jest taki sam początek właśnie. To tak wygląda później. W momencie, kiedy odebraliśmy badania i były wyniki były genialne znowu właśnie, po podaniu tych trzech serii szczepionek, niektóre kobiety nie reagują tak dobrze. Muszą mieć powtarzane te cykle. Więc w momencie, kiedy dostaliśmy zielone światło, ja nie zapomnę tego też, ostatnie szczepienie miałam w Dzień Dziecka. I pojechałam do sklepu, bo musiałam czekać te kilka godzin od momentu, kiedy rano pobrali mężowi krew. O godzinie 14, pamiętam, zawsze były te szczepionki. I kupiłam po raz pierwszy taki mały sweterek. I mówię, Dzień Dziecka, ostatnie szczepienie, kupuję i to się musi udać. No, także dostaliśmy zielone światło, faktycznie 3 tygodnie później, bo też się czeka na te wyniki, tak? Stymulacja do in vitro, punkcja, hodowla zarodków, 2 miesiące czekania, aż mój organizm się zregeneruje i transfer in vitro. No to 2 słowa o stymulacji. Na czym to polega, jak to działa? Co się dzieje? Stymulacja hormonalna, zastrzyki, leki. Znowu zastrzyki? Znowu zastrzyki, znowu leki. To jest jakby non-stop. To jest coś, co się pojawia na okrągło przed zejściem w ciążę i po zejściu w ciążę. W przypadku właśnie leczenia niepłodności też, tak? I to są tygodnie, miesiące? Tygodnie. To są tygodnie monitorowania cyklu, sprawdzania, ile w danym momencie podczas owulacji pojawia się nam komórek do pobrania. Ponieważ cała stymulacja polega na tym, że staramy się, tak jak mamy w cyklu 1-2 komórki, tak staramy się, żeby ich było jak najwięcej, żeby jak najwięcej było dojrzałych i gotowych do zapłodnienia. Więc jest ta stymulacja hormonalna. Pod koniec stymulacji, w odpowiednim momencie, który jest monitorowany przez lekarza, mamy robioną punkcję. Punkcja jest znieczuleniem ogólnym. Jest to taki zabieg chyba najcięższy, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o cały proces. Tak mówiąc patologicznie, no to jest wyjmowanie dokładnie tych komórek jajowych, tak? Dokładnie tak. Ile udało się wyłowić ponad u ciebie? 30. No to nieźle. To bardzo źle. Znaczy nieźle, w sensie dużo. Bardzo dobrze. Natomiast to też pokazuje, że czasem wystarczy jedna dojrzała komórka, która będzie pięknym zarodkiem, i z tego będzie ciąża. Czasem może być 30 ponad, tak jak w moim przypadku. Z tych ponad 30 nadawało się 17 tylko do zapłodnienia. Czyli jakby już była selekcja. Tak. I z tych 17 zostały zamrożone tylko 4. Okay. 2 zarodki w trzeciej dobie i 2 zarodki w 5 dobie. Jakby taka była selekcja mojego organizmu też. Czyli na koniec 4 potencjalne ciąże. Tak. Tak, dokładnie tak. 4 potencjalne ciąże, natomiast w międzyczasie jeszcze hiperstymulacja, którą ja przeszłam, które pozbawiły mnie jakkolwiek szansy na to, żeby w pierwszym możliwym cyklu podchodzić do transferu, ponieważ byłam tak fizycznie wykończona. Czyli dobrze rozumiem, że musieliście zdecydować się na to, żeby te wszystkie zarodki zamrozić i poczekać, tak. Aż ty delikatnie dojdziesz do siebie, tak? Dokładnie tak. Zazwyczaj właśnie mamy albo transfer świeży, który jest bezpośrednio po hodowli, albo ten transfer mrożony, czyli odroczony. Czyli po jakim czasie? Można to robić w kolejnym cyklu. Jeżeli kobieta nie ma hiperstymulacji, można po miesiącu robić w tym momencie pierwszy transfer. No ja musiałam poczekać dłużej, bo nie dawałam sobie rady. Czyli fizycznie. Kilka miesięcy. Ponad dwa miesiące, tak, czekaliśmy. No i to jest taki już szalenie ważny, szczególny moment. Tak. Kiedy może się udać. Tak, tak, zdecydowanie. Pierwsza próba, wprowadziliście 1 czy 2 zarodki? Dwa. I ja zawsze chciałam mieć bliźniaki. Aha. Więc dla mnie to było... No bo to też warto wyjaśnić. Często, jeśli nie najczęściej, podaje się 2,
Dlatego, że jednak są to większe szanse na to, że chociaż jedna ciąża z tego wyjdzie. Nie tak? do końca właśnie. W polskim prawie, według ustawy, jeżeli kobieta jest przed 35 rokiem życia i nie ma wyraźnych wskazań lekarza prowadzącego, podaje się tylko jeden. Dwa zarodki podawane są właśnie, jeżeli wskazania są lekarza u kobiet młodszych, bądź też jeżeli mamy 35 lat skończone, możemy podać dwa. Ale decyzja tak naprawdę należy później do pary, która ma ten transfer. No, my konsultowaliśmy w klinice z embriologiem, które zarodki podać, czy trzydniowe, czy pięciodniowe, czy jeden, czy dwa. Dla mnie oczywiście, tak jak mówię, dwa były absolutnie od samego początku, ale tak, podaliśmy dwa zarodki. No i pojawiła się ciąża. Tak. Wielki sukces, wielkie, wielkie szczęście. No ale na koniec dnia zostają jeszcze dwa zarodki. Tak. I to jest ten temat, który często wywołuje najwięcej emocji. Co z nimi? To też jest tak, że w polskim prawie przez 20 lat to są nasze zarodki. Jeżeli ich nie wykorzystamy do tego momentu sami, bądź też nie podarujemy komuś, to może nimi zarządzać klinika. Ponieważ to prawo jest dosyć nowe, jeszcze nawet 10 lat nie minęło. No tak, ustawa ma kilka lat. Dokładnie tak. Nie wiemy, jak to będzie naprawdę w rzeczywistości, tak? No bo niektóre pary mają po kilka zarodków i już mają dzieci, już jakby są gdzieś szczęśliwe na tym etapie, na którym są. I nie chcą kolejnego. Nie chcą kolejnego. Co więcej, jakby nie są też te pary na przykład przekonane do tego, żeby oddawać swoje zarodki do dawstwa. No tak. A mogą nie mieć wyjścia po 20 latach. Mogą nie mieć wyjścia. Dokładnie. Mhm. Dokładnie tak. Bo one wtedy są przekazywane do adopcji. Dokładnie tak. Mhm. I to jest bardzo, to jest też bardzo ciężkie, tak? Dla pary, która jednak ma to swoje dziecko potencjalnie, tak? I już jakby ma swoje dzieci na świecie. No nie są to łatwe tematy. Bardzo trudno. Jak to wyglądało w waszym przypadku? No ja wiedziałam, że chcę na pewno kolejne dziecko. Mm. To było, musiałam tylko po urodzeniu Kiary, miałam cesarskie cięcie, więc musiałam odczekać rok, żeby zajść w drugą ciążę. I w momencie, kiedy Kiara skończyła 23 lipca rok, ja 5 dni później miałam transfer. Aha, czyli wtedy była kolejna tak, próba. Tak, wtedy była kolejna próba. Podawaliśmy zarodek jeden, pięciodniowy. I zeszłam w ciążę. Tak, zeszłam w ciążę. Tak jak za pierwszym razem był wynik ponad 170. Tym razem już szaleństwo było takie, tak, okej. Natomiast dla mnie to było oczywiste, że ja zajdę w ciążę, ponieważ taka była moja historia. Za pierwszym razem się udało, więc myślałam, że oszukam wszystkie statystyki. I że znowu się uda. Tak. Tak, udało się, ale nie mam drugiego dziecka. Kiedy ta ciąża się zakończyła? Po jakim czasie? To był wczesny etap, w pierwszym trymestrze. Okay. Natomiast ja przez bardzo długi okres czasu wyparłam w ogóle, że coś takiego miało miejsce. W ogóle. Nie wierzyłam, że ja będę jedną z tych kobiet, które poronią, które stracą dziecko. I jakby to są te takie pytania, dlaczego znowu coś się dzieje jakby nie tak. Tak? Na początku nie potrafię zajść w ciążę. Potem z ciąży bliźniaczej jest jedno dziecko. Potem zachodzę w ciążę i tracę tę ciążę. Jakby to jest taki non-stop coś, tak? Ale w głowie jest jeszcze myśl, tak zgaduję, że no jest jeszcze jeden dokładnie, zarodek. Dokładnie tak. I ta myśl mnie tak uratowała w tym momencie, tak? Było mi bardzo ciężko, bardzo ciężko. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że nie bije serce, kiedy beta HCG nie przerasta. Natomiast miałam z tyłu głowy cały czas, że jeszcze jest ten jedna jeden. Jedna szansa. Jeszcze jest, tak? I wszystko by było dobrze, gdyby nie fakt, że po poronieniu zrobiliśmy szczegółowe badania, jeszcze bardziej szczegółowe, immunologiczne, i okazało się, że to nie będzie tak prosto. Musieliśmy wykonać takie specjalistyczne badania crossmatch i allo-MLR. I okazało się, że mój organizm naprawdę się bardzo dobrze broni.
tak bardzo dobrze i musimy rozpocząć leczenie immunosupresyjne, czyli obniżyć lekami odporność. Czyli te okoliczności do zajścia w ciąży są trudniejsze. Tak, zdecydowanie w tym momencie były jeszcze gorsze. No to też podcina skrzydło. Oj tak, to jest tak, że miesiące mijają, wydaje nam się, że jesteśmy już gdzieś, już osiągamy jakąś górę, jakiś szczyt, jest sukces, tak? Na wyciągnięcie ręki, a potem jest dół. Potem znowu coś się nie udaje. I tak właśnie wygląda niepłodność. Leczenie niepłodności to jest taka, to jest góra, dół, non-stop. No muszę zapytać, czy się udało ostatecznie, czy się nie udało? Pandemia trochę nam pokrzyżowała plany, ponieważ ja przeszłam kilka terapii immunosupresyjnych, które obniżały moją odporność. Wyniki się nie poprawiały. I w lutym, pamiętam, miałam mieć transfer. Zaczęła się pandemia i się okazało, że dalej te wyniki są beznadziejne. Ale ja już nie mogłam się leczyć. Musiałam przerwać leczenie, ponieważ obniżanie mojej odporności w momencie, kiedy na świecie szaleje pandemia, no tak, wydaje się głupie. Tak, delikatnie mówiąc. Oczywiście ja na tym etapie chciałam i robiłam praktycznie wszystko, dyskutowałam ze swoim immunologiem, żeby tylko mi pozwolił. Powiedział, że absolutnie nie. Musieliśmy odpuścić, tak? Pandemia, brak leczenia i wyobraź sobie, że po niecałym pół roku okazało się, że się nagle coś ruszyło, że wyniki są bardzo dobre. Odczekałam kolejne 2 miesiące, okazało się, że te wyniki są świetne. I popełniłam chyba błąd, tak mi się wydaje, bo chciałam odczekać jeszcze kolejne 2. Żeby były jeszcze lepsze. Żeby były jeszcze lepsze. Wiesz, jakby, żeby jeszcze była większa szansa. Mm-hmm. Po czym okazało się po tych kolejnych 2 miesiącach, że wszystko wróciło z powrotem. Że te ostatnie miesiące, pół roku, nawet więcej, że znowu jest to samo. I pewnie nie wiadomo dlaczego. No tak, dokładnie tak. Nagle wszystko było ok, bez leków. Podejrzewam, że zaczęły działać po prostu, tak? Ta terapia zaczęła przynosić skutek. Natomiast ja stanęłam, pamiętam, w listopadzie, otrzymując te wyniki, odbierając je, w takim momencie, gdzie jakby ja chciałam wiedzieć, co dalej. I bardzo ciężko mi było zaakceptować, że stoję w miejscu. Chciałam wiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek zostanę mamą jeszcze, czy możemy mieć transfer, czy to już jest koniec. I bez już badań, po kilku miesiącach, w lutym tego roku, zrobiliśmy transfer. Nie chciałam wiedzieć absolutnie niczego. Stwierdziłam, że to będzie ten raz właśnie. To się po prostu znowu musi udać. Nie udało się. Nie udało się. Nie. Nawet nie zaszłam w ciąży. Beta HCG tym razem była około 13. Więc nie, przepraszam, wróć. 0,13, bo to jest bardzo ważne. Czy to oznacza, że już zakończyliście starania, że odpuszczacie, czy będziecie jeszcze próbowali? Właśnie widzisz, to jest tak, to się mógł kolejna rzecz ruszyć. Ciężko jest powiedzieć stop. Nasza Kiara chodzi do przedszkola. I ja tam widzę mamy, które są w ciąży, które mają drugie dziecko, bo przychodzą z tymi dziećmi po swoje dzieci. I to, jak ona się nawet pyta, że pani w ogóle ma brzuszek, tutaj jej mówię, że to w ciąży ktoś i tak dalej. I ja wiem, że ona mnie kompletnie... że dla niej to nie ma znaczenia, czy mama będzie mieć kolejne dziecko, tak? Natomiast dla mnie to jest okropne. To jest po prostu fatalne, że ja nie mogę mieć kolejnego dziecka. I ja widzę, że te dzieci tam są, że te mamy przychodzą z tymi dzieciaczkami, że tak jak mówię, no akurat teraz mamy tak, że jedna jest w ciąży, na takim ostatnim już etapie gdzieś końcowym tej ciąży i dla mnie to jest straszne. To jest po prostu... Nie potrafię sobie powiedzieć właśnie jeszcze stop. No ale też kilka lat temu wydawało się właśnie, że tak. Nie możesz mieć, dzisiaj masz. Tak. Więc zawsze jest to nadzieja. Tak, natomiast to, czego na pewno już nie zrobimy, nie będziemy podchodzić do procedury in vitro. Raz, ja w styczniu w tej chwili kończę 40 lat i to jest tak, że oczywiście nawet mając 42 lata można mieć procedurę in vitro, to jakby to nie jest żadna przeszkoda. Natomiast ja też wiem, że
ja chcę być też taką mamą, która jest aktywna. Trzeba mieć mnóstwo energii przy małych dzieciach. A to jest jednak coś mocno obciążającego. Tak. Przeszłam hiperstymulację, która mnie fizycznie, naprawdę fizycznie wymęczyła. W pewnym momencie, podczas tej hiperstymulacji, leżąc, pamiętam, wtedy w sypialni, nie potrafiłam zejść z łóżka. Tak mnie wszystko bolało i jakby miałam nawet taki moment, że powiedziałam sobie, że niech się dzieje, co się chce po prostu, żeby mnie tylko nie bolało. Jasne. Więc ja nie chcę narażać siebie, swojego organizmu, życia, tak jak mój mąż wcześniej powiedział, że jakby jestem dla nich najważniejsza. Nie chcę przez to przechodzić, bo za bardzo się boję, że znowu to się stanie, a już nie mam 35-6 lat, tylko już 40, tak? I nie wiem, jak zareaguje mój organizm. I mimo tego, że hiperstymulacja dotyka 2% kobiet, to może się skończyć naprawdę fatalnie. Jasne. No dobrze. Powiedz mi, bo wiele się mówi też o in vitro w kontekście finansów, ile to wszystko kosztuje. Można wyczytać informacje, że sam zabieg to jest kwestia, nie wiem, 6, 8, 10, kilkunastu tysięcy. Wszystko zależy od kliniki, od miasta, tak. Ale też wiele osób mówi o tym, że to są mocno zaniżone koszty. Oj tak. Więc chciałbym zapytać cię, ile to w rzeczywistości kosztuje? Z jakimi wydatkami trzeba się liczyć? Wiesz co? Wiem, że jest to różnie oczywiście. Nie, jasne, ale masz, nie będę powiedziała w szczegóły tutaj, tak? Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie wizyty, które są drogie u specjalistów, badania, których się robi mnóstwo, tak? Zabiegi, to jest według mnie. To się oczywiście może skończyć na diagnostyce i kilku wizytach w klinice, tak? I to będzie tam do 1000 zł może. Ale zazwyczaj to są takie sumy 10, 20, 30, 50, 70 tysięcy. Nawet. Tak, dokładnie tak. Wszystko zależy od tego, jak długo się leczymy. Czasem zmieniamy kliniki, czasem mamy po kilkanaście zabiegów in vitro, procedur wszystkich, leki. Leki są ogromne. Leki, część jest refundowana, ale na leki możesz wydać nawet 600, 800, 1000 zł i te leki starczają ci na 2 tygodnie, 3 tygodnie. Zależy, jakie leki też masz, tak? Jakie musisz brać leki. Co więcej, jeżeli musisz mieć badanie genetyczne zarodków, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych za badanie. Badanie. No, czyli absolutnie kupa kasy. Powiedz mi, czy pomyślałaś kiedyś o sobie w kategorii, no jestem dzisiaj mamą, bo miałam pieniądze? Tak, tak. Ja mam to ogromne szczęście w życiu, że mój mąż ma pracę, ja miałam pracę i mogliśmy, tak? I to jest też tak, że dosłownie... No, jeszcze kilka lat temu oczywiście była refundacja. Oczywiście. Stąd to moje pytanie, bo chcę zapytać, co by było, gdyby tych pieniędzy nie było. Wiele osób dzisiaj jest w sytuacji takiej, że nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek. Nie. Oczywiście niektóre samorządy finansują i to jest genialne, te zabiegi, to jest tylko część kosztów. To jest część kosztów, natomiast każdy 1000, 2, 5000 naprawdę pomaga. Ktoś może powiedzieć, że okej, no te 5000 nic nie zmieni. Ono bardzo dużo zmienia. Ja znam dziewczyny, które piszą do mnie na Instagramie na przykład, tak? Które jeżdżą za granicę z mężem, sezonowo na przykład, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć na procedurę, żeby przyjechać, pożyczają od rodziny, biorą kredyty. To jest, ktoś może zarzucić, że jeżeli nie masz pieniędzy, to w ogóle po co się leczyć. Ale sęk w tym, że my nigdy nie wiemy, na jakim etapie się to leczenie kończy. Podejrzewam, że gdyby ktoś, jeżeli ktoś leczy nowotwór, bądź też leczy, nie wiem, ma problemy z sercem, to nikt mu nie mówi, ej, weź przestań się w ogóle leczyć. No nie. No tak. To dlaczego, mając akurat tą jednostkę chorobową, niepłodność, to ktoś mi mówi, że w ogóle, że nie masz pieniędzy, to nie lecz niepłodności. Jakby jakim prawem? Więc tak jak mówię, to są ogromne koszty i każda złotówka pomaga w tym momencie. Każda złotówka pomaga. Powiedziałeś, że nie wiadomo, kiedy to leczenie się kończy też, ale pewnie często jest tak, że kończy się wtedy, kiedy kończą się pieniądze. Tak, to niestety też są częste przypadki. Niestety tak. I to jest straszne, jakby moment, w którym wiesz, masz budżet i wiesz, że to jest na przykład twój ostatni zabieg. I ta presja, o którą pytałeś na samym początku, to jest ogromna presja. Jakby to, czy ktoś pyta, kiedy wnuki, albo kiedy będziecie mieć dziecko, to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, że stoisz
przed swoim ostatnim na przykład zabiegiem, bo ci już nie stać na nic więcej. To jest straszne. Który z etapów leczenia dla ciebie był najcięższy? Punkcja i hiperstymulacja. Zabieg in vitro, jeżeli chodzi o transfer in vitro, trwa kilka minut, jest totalnie bezbolesny. Punkcja odbywa się w znieczuleniu całkowitym? W znieczuleniu całkowitym, tak. Natomiast przed punkcją, w momencie, kiedy jesteśmy po stymulacji, to jest taki ból ogromny, zależy ile mamy oczywiście tych komórek, tak? Ja miałam tą hiperstymulację i to był ogromny ból już na samym końcu. Po zabiegu, no to też nie jest nic przyjemnego, tak? No, wiele osób też mówi, że taką być może największą niedogodnością jest czekanie. Wiesz coś na ten temat? Co jest gorsze, ten ból czy czekanie? Czekanie. Jednak. Zdecydowanie. Czekanie to jest jakby leczenie płodności równa się czekanie. Czekamy na wyniki badań. Czekamy na wizytę u specjalisty. Bo niekiedy się czeka kilka miesięcy u specjalisty, na przykład u immunologa. Tak? Następnie czekamy na jakiś zabieg, procedurę, ponieważ nasz organizm musi być w pełni gotowy, wyciszony, przygotowany, nawet do stymulacji. Musi być owulacja, więc my non-stop czekamy. I najgorsze czekanie to jest te 10 dni po zabiegach. Do momentu, kiedy możemy sobie iść na badanie beta-HCG. To jest tak ogromny stres, to jest coś, czego się nie da opisać. Ja momentami miałam tak, że okej, jest luz. Nie. Z tyłu głowy cały czas jest to, czy to już, czy to nie, czy to tak, czy to tak, czy są objawy takie, czy są objawy takie. Non-stop się coś sprawdza. Jeżeli się już wcześniej straciło ciążę, albo miało się problemy, plamienie, nie plamienie, dzisiaj nie, jutro tak. Jakby wszystko. Co dwa dni robi się badania krwi. Więc na przykład ja mam w lewej ręce, tutaj mam tak żyły zrośnięte, że u mnie się bardzo kiepsko pobiera krew. Co drugi dzień chodzimy na pobranie krwi i badamy progesteron na przykład. Przed wetą HCG, zanim jeszcze. Więc z wyników progesteronu widzimy, czy jest szansa na ciążę, czy nie. Czy bierzemy... To jest po prostu... No wymaga to niezwykłej determinacji. Siły, determinacji... Siły, naprawdę ogromnej siły. I dlatego tak ważne jest to wsparcie. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo wiele osób powtarza, że w tym procesie leczenia niepłodności szalenie ważne jest wsparcie, żeby je mieć. Tak. No nie jest to proste, bo też wiele osób w ogóle nie dzieli się tą informacją. Często jest to tajemnica. Zgadza się. Czemu to wsparcie jest ważne? Na jakim odcinku? Jak to pomaga? Wsparcie to jest jedna z kluczowych rzeczy podczas leczenia niepłodności, ponieważ mamy kogoś, kto nas wysłucha. Niekoniecznie osoba, która nam pomoże jakoś realnie, tak, ale ktoś, kto nas wysłucha. Ktoś, kto nie musi udzielać złotych rad, tylko ktoś, kto będzie przy nas w takich gorszych momentach. Wtedy, kiedy my wątpimy w siebie, będzie ktoś, kto nas podniesie i powie, dasz radę. Tak? I w pewnym momencie właśnie... ja osobiście miałam taką sytuację, że zaczęłam mówić o niepłodności, tak? Jako jedyna w ogóle wśród naszych znajomych zaczęłam mówić właśnie o leczeniu, o in vitro, cieszyć się, czyli że podchodzimy do in vitro. Ty nie chciałaś robić z tego tajemnicy, nie, tak? Nie, też jakby chciałam być bardzo transparentna, żeby właśnie uniknąć pytań w stylu właśnie jak, kiedy i co. I moja taka serdeczna koleżanka, spotkałam się z nią po jakimś czasie, która wiedziałam, że starała się wcześniej przez kilka lat o dzieci. I jest mamą szczęśliwej dwójki. I ona w pewnym momencie właśnie, jak ja zaczęłam mówić o tej niepłodności i o leczeniu in vitro, powiedziała, że ona też przeszła przez procedurę in vitro. I w momencie, kiedy ja szukałam tak bardzo na YouTube, tak, bo to też jest ten mój kanał, szukałam na YouTube informacji o tym, jak to wygląda, jak się muszę przygotować, czy mam się bać, czy nie. A miałaś blisko dokładnie osobę? Dokładnie. Miałam obok, i to tak naprawdę obok, na wyciągnięcie ręki, osobę, która przez wiele lat przechodziła przez właśnie niepłodność, tak? I na samym końcu miała ten transfer in vitro. I dla mnie to było niesamowite, bo to też pokazuje, że my o tym nie mówimy. Nie mówimy, bo się boimy, bo się wstydzimy, bo po prostu to jest bardzo taka sfera, której nie chcemy pokazywać ze względu na opinie innych,
obawę o ocenę innych, tak? Jest. I w momencie, jeżeli o tym nie mówimy, tak jak ta moja koleżanka... To jest tylko gorzej. Dokładnie tak. Mhm. I ona by mi mogła tak bardzo pomóc w tamtym czasie, gdybym ja wiedziała, że ktoś jest, do kogo ja mogę się odezwać, wyciągnąć rękę, mogę powiedzieć, Boże, daj mi znać w ogóle, czy to minie, czy jak będzie boleć, to czy to przejdzie. Te wszystkie rzeczy tylko i wyłącznie dlatego mnie gdzieś musiałam przejść sama przez nie z ogromnym wsparciem mojego męża i najbliższych, ale jednak to by bardzo pomogło. Myślę, że to bardzo ważne, tak. to co powiedziałaś w tej chwili. No i mam też nadzieję, że twoje doświadczenia też będą w jakimś stopniu przynajmniej wsparciem dla kogoś. Taką mam nadzieję. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję ci bardzo.